Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT StarCraft i jesteśmy w drugim odcinku trzeciego zdalnie sterowanego śmierdziela. I przypominam wszystkim, że zadanie brzmiało tak. Można robić tylko i wyłącznie dropy przez cały mecz, nie można atakować w żaden inny sposób, dozwolone są wszystkie jednostki itd., itd. No i oczywiście można się bronić na dowolny sposób. I jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, zapraszam do zobaczenia jej teraz, ponieważ teraz przechodzimy do kolejnych meczy, które są w żaden sposób z tymi poprzednimi niezwiązane. A pierwszy mecz będzie meczem 3x3, w którym klan SVVAG Swag, chyba, czekaj, czy to o to słowo właśnie chodzi, a konkretnie Chluzi, Zub i Sorcio zmierzą się z jakimiś trzema losowymi gościami: Fnatic, Javi i GBR. Okej, okay, nice. I to jest Sands of Strife, piaski. A nie, nawet nie wiem, jak to słowo przetłumaczyć w tej chwili. Dobra, 3x3, czyli wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy biorą udział w tym meczu, z tej drużyny muszą tylko i wyłącznie dropować. Pamiętajmy o tym. Jeśli zadanie nie zostanie spełnione, to będziemy mieli dużego faila. Widzimy, że teren zaczyna od 1-1-1, 1-on-1, Destiny Cloud Fist, konkretnie builda. Protoss robi kolejne 3 gate'y i Warp Prisma. Zaś ostatni Terran też już ma Starporta i też już ma Marinesów i też już ma miny gotowe do dropowania. Ich przeciwnicy za to robią Banshee. Tak, oni mogą atakować na każdy możliwy sposób. Robią Banshee. Gdzieś tu słyszałem jakąś minę. Zaś... zaś Protoss robi kanony. Protoss robi. O, 9... 9 to już będzie 13. 13 kanonów. I 28, 29 próbek na minerałach na jednej bazie. Nice. No to trafił się naprawdę dobry teammate tym dwóm graczom, Javiemu i ten. Ale mamy pierwszego dropa. Weszły Marinesy. Pamiętajcie, że jedna mina nie zabija Warp Prisma, więc to jest akurat bardzo fajne. Można zdążyć zdropować jednostki i mina przez pewien czas nie będzie robiła absolutnie nic. Tu jest też jedna mina. Oczywiście parę Marinesów. I w tym momencie Terran nie ma absolutnie nic do obrony. Nie ma to ani jednej jednostki, która byłaby w stanie zrobić cokolwiek. Wszystkie CV zostały wycofane do tej bazy tutaj i pierwszy mecz, pierwszy gracz tak naprawdę został wyeliminowany, nawet pisze GG Wellblade. Pięknie, pięknie, czyli drop rzeczywiście się opłacił. Nie zwróciłem uwagi na to, czy tamtemu Banshee udało się cokolwiek ugrać, czy nie. Wszystko jedno, ale w tym momencie efektywnie ten mecz zmienia się w 3x2. Fajnie było zrzucić tutaj Marinesów na środek, żeby ten Siege Tank dokładnie tak ranił też STV-ki. Oj, szkoda, że wycofałeś. Takie, zdropuj. Tak jest, więcej. Jeszcze raz. O, Fnatic już wyszedł, bo rzeczywiście z jego strony nie ma to większego sensu. W tej chwili tak naprawdę jeden Terran, Javi, będzie próbował walczyć z trzema graczami naraz, bo oczywiście ten Protoss buduje więcej kanonów. Which is like freaking great. Doskonała odpowiedź na tę sytuację. Wiecie, co mogą robić Siege Tanki? Dużo mogą robić, ale na pewno nie mogą strzelać. Cóż za pech. Stracony. Stracony Medivac dzięki tej minie tutaj. Bardzo efektywna mina. Bardzo dużo halucynacji, całkiem fajna rzecz w sumie. Ten Terran nie zdaje sobie sprawy z tego, że te jednostki były halucynowane. A może i zdaje? Nie, no chyba raczej nie. Ta wieża raczej nie ma tutaj zasięgu. Więc został jeden gracz. Dobra, i mamy na razie rzeczywiście same dropy, czyli wszystko jest spełnione. Dobra, obserwujemy dalej. Ten command center należał wcześniej do poprzedniego gracza, który już wyszedł. Jego STV-ki teraz mogą zbierać minerały dla tego Terrana. No i rzeczywiście nie mają pojęcia, co robi ten gościu, tak jak napisali w komentarzu, ale wiecie co? Ten gościu wybudował tyle kanonów, że wszystko jedno, co on robi. Absolutnie wszystko jedno. O, myślałem, że to jest jeszcze więcej kanonów, ale nie, to są pylonki. Czy on ma jakieś jednostki w ogóle? 4 stalkery, super, gratulacje.
Dobra. Jest War Prism, będzie drop z Dark Templarów. 13 minuta. Super fast Dark Templar drop. Tyle tylko, że Terran ma skana. Ale CV padają, no ładnie. I w tym momencie jest to pewien problem. Ale dobra, mamy tutaj dużo jednostek. Wszystko są Hellbaty wpakowane do tych Medivaków i... War Prism został zniszczony. Dark Templary, ich żywot jest już tylko kwestią czasu. Chociaż w sumie nawet, nie wiem, Chluzy wygląda trochę jakby tak... Trochę tak jakby chciał już poddać tę bazę. Ale nie decyduje się tego robić. Okej, okay, a tutaj Protoss próbuje coś robić. Zniszczył jednego kanona. Spośród wielu kanonów, które tu są. A te Dark Templary będą radośnie uciekały w tej weftę. Dobra. Będziemy mieli Massive Dropa. I zostały jednostki zdropowane, ale wiecie co? No dobra, wszystko zostało zabite pięknie. Nie, gdzie? No, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie było złamaniem zasady zdalnie sterowanego śmierdziela w tym momencie. Te jednostki po prostu wchodzą do bazy. Wiem, że wcześniej były zdropowane tutaj, ale mimo wszystko czuję pewien niesmak. Oj, zub. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba. Hellbaty, jak wiemy, niemiłosiernie OP. Żartuję oczywiście. No i dobra. I teraz już tylko... czas na GG. Can play unranked 3 vs 3 with full premade. You will be on YouTube. Yay! Dokładnie tak. Propki rzucone do walki z Hellbatami. Spójrzcie po prawej na górze tutaj, jak bardzo efektywne są w tej walce. No i będziemy mieli... Ach, te rozmowy są zawsze fascynujące. Dobra, ale jeśli chodzi o ten mecz, to już jest tak naprawdę... to już jest wszystko, co się może zdarzyć. Tu jest jeszcze trochę torów, ale to jest tylko i wyłącznie jeden... O nie! Te jednostki nie robiły dropa. Te jednostki przeszły przez całą mapę i na to się zgodzić nie możemy. Panowie Zub, panowie Sorcio i panowie Chluzi, oficjalnie fail. Muszę sobie przygotować jakąś animację, którą będę wrzucał gdzieś na środek filmiku z napisem fail. Tak być nie może. Wobec tego przechodzimy do kolejnego meczu. To nie jest tak, że zadania ZSS mogą być wykonywane na początku, a potem już w sumie nie muszą. Nie. Przez cały mecz trzeba się trzymać zasad. Stick to the rules, man. Dobrze, więc obejrzeliśmy dosyć długi... Ile razy mogę źle się logować na własne konto? Obejrzeliśmy troszkę długi mecz, który okazał się failem. Bardzo niedobrze. Ale za kilka chwil przejdziemy do następnego, jak tylko StarCraft się znowu przeładuje. Panie i panowie, a ja wykorzystam te kilka chwil do tego, by powiedzieć wam, jaki będzie następny zestaw zadań do zdalnie sterowanego śmierdziela. A zaraz zestaw ten będzie bardzo, bardzo prosty, ale mam nadzieję, że naprawdę ciekawy. I zdalnie sterowania będzie niedużo. Musicie jako drugą rzecz, którą zrobicie w trakcie meczu, założyć Ninja Expa. Pierwsza rzecz, którą zrobicie, to będzie prawdopodobnie budowa Supply Depota, Pylona i Overlorda. Drugą rzecz, którą zrobicie, to będzie założenie Ninja Expa. Nie może to być w naturalu, nie może być w miejscu na standardową trzecią albo czwartą bazę. Musi być na zupełnie innym miejscu gdzieś na mapie Ninja Exp. I dopiero po wybudowaniu tego Ninja Expa można wybudować odpowiednio spawning poola, baraki, gate'a czy jakąkolwiek inną technologię. Jasne? Zadanie jest proste i czekam na replaye od was. Jako że zadanie jest proste, to liczę na to, że będzie ich dużo i będą szybko.
Dobra, no to w takim razie przechodzimy do kolejnego meczu. W meczu tym zmierzą się Dailir, który jest procentem po lewej na dole, Zirus Prime i Monkey, który jest Zergiem. Dobra, i jeśli tego nie powiedziałem wcześniej, to jesteśmy już w meczach, których nie widziałem. Część obejrzałem, część stwierdziłem, że trudno. Liczę na to, że będą zgodne, ale jeśli rzeczywiście okaże się, że ktoś nie wykonał zdalnie sterowanego śmierdzielowatego zadania, to po prostu będę przerywał. Sorry, i będziecie po wsze czasy pokryci... co jest przeciwieństwem chwały? Wstydem? Coś w tym stylu. Dobra, Protoss. Trzy gatey. Podwójny gaz. Przydałoby się jeszcze jakieś robo, szczerze mówiąc. Zerg, 4,45, nie ma żadnej ekspansji. No dobra, coś tak czuję, że jesteśmy gdzieś koło brązu. Evolution Chamber. Druga królowa. Cała masa zerglingów biegnie. Dobra, trzeba zwolnić. Cała masa zerglingów. Gdyby w tej chwili ta masa zerglingów weszła do tej bazy, to byłoby GG. Okej, wchodzi. Gdzie jest GG? Jest Photon Overcharge rzucone. Wszystko co żyje, wszystko co się da, rzuca się na zerglingi i... okej. Trochę farta, że akurat się zrobiła energia na tym Mothership Core, bo w przeciwnym wypadku byłoby naprawdę bardzo źle. Ale nie robienie Wallina przeciwko zergowi jest dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym. Ale dobra, nie wnikajmy. Mamy już praktycznie wybudowanego Warp Prisma. Mamy 5 Warp Gate'ów. I w 7 minucie ekspansję dla zerka. Nice. Dobra. Warp Prism już za kilka chwil nadleci. Te Overlordy najprawdopodobniej go zobaczą. Pytanie, czy nie zobaczą go zbyt późno. Mnóstwo zerglingów, wybudowane zerglingi mają już speeda. W bazie u Protossa nie ma absolutnie nic do obrony. Jest budowany Forge, ale żaden kanon jeszcze nie powstaje. I mamy drops 4 Sentry, które atakują Overlordy. Zerglingi tutaj wpadają i będą znowu niszczyły proby. Nie ma energii na Photon Overcharge w tym razie. Jeszcze 15 energii potrzebne, żeby to Photon Overcharge można było rzucić. Dwie królowe. Cała masa dronek, które absolutnie nic nie robią. Niszczone Overlorda, ale czy to coś tak naprawdę zmienia? No nie, zmienia. Zaraz będzie przyblokowany ten zerg. No i tutaj u Protossa mamy już zabite wszystkie probki. Czy jest minerałów na proby? Jest, 140 minerałów, jeszcze bardzo dobrze. I tutaj z kolei dronki rzucone do walki, 4 zloty przeciwko shitload of drones, ale oczywiście efekt i rezultat tej bitwy jest w miarę jasny. Gdyby te zeloty jeszcze nie atakowały ekstraktora, tylko te jednostki, tutaj to byłoby zupełnie dużo, dużo lepiej. Zerglingi wracają, podskakując radośnie na jednej nodze. Dronki tutaj nie wydobywają minerałów cały czas. Proszę Państwa, cóż za emocje! Czy 9 zelotów będzie w stanie dać sobie radę z w tej chwili już 7 zerglingami? Odpowiedź jest prosta. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dadzą sobie radę. Dronki rzucone do wydobywania minerałów. Wreszcie kolejne 14 zerglingów w drodze. Nie ma żadnego warpinu i żadnego warpinu ze strony Protossa już nie będzie, ponieważ nie ma on żadnego wydobycia. Panie i panowie, cóż za emocje. Kolejne dronki niszczone. Te dronki mogłyby zostać wycofane i w tym momencie widzimy, że są zaznaczone, ale i tak nikt nic z nimi nie zrobi. Bo w sumie to po co? I atakowane centry, force field, a w sumie to wszystko jedno i tak to jest na tyle. Guardian Shield. Część z Was pewnie to wie, część z Was może tego nie wiedzieć, ale Guardian Shield nie zmniejsza obrażeń zadawanych przez jednostki, które atakują wręcz. Hydraliski, Roach'e i tak dalej, i Marincy, owszem, na te obrażenia działa, ale na zerglingi, ultraliski, zeloty nie działa. Tak na marginesie. Chociaż z drugiej strony, jak się nad tym zastanowisz, to i tak sam zawsze rzucam Guardian Shield, jeśli tylko mam ku temu sposobność. Dobra, wracamy do meczu. Zeloty będą niszczyły najpotrzebniejszy budynek u zerga, czyli Evolution Chamber. Nie, dobra, będą niszczyły spawning pula. Tak właśnie powinno być. Kolejne 14 zerglingów w drodze. Jakim cudem on ma larwy na tyle zerglingów? Chyba robi injecty, to trzeba przyznać temu gościowi. Robi injecty. Spawning pole już nie ma, więc więcej zerglingów nie będzie. To jest ostatnie 14. Sentry zostanie zniszczone. Ale zeloty spokojnie sobie dadzą radę z tymi zerglingami. A ten jeden mógłby już... No, micro. No, cztery zeloty zostały. 3 zeloty.
Dwa zeloty, jeden zelot. O mój Boże, to jest tak bliskie. To jest tak. Jeden zelot, ostatni zelot z czterema HP-kami przeżył. O mój Boże. Co tu się właśnie stało? Czy wy. Nie. Warprism, jeden zelot. Jeden zelot, nic więcej nie ma. Przeciwko królowej i siedmiu dronom. Przecież ten mecz był wygrany przez Zerga. On był przez niego po prostu wygrany. Nie ma opcji, żeby jeden zelot był w stanie zniszczyć królową i tyle dronek. Chyba, że... Nie ma takiej opcji. Wobec czego gratulacje dla Dailira, bo miał dużo, 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 dużo farta. I może jeszcze jeden meczyk sobie w tej części zrobimy. Może znajdę jeszcze jakiś krótki. Zobaczymy. Ciekaw jestem, czy ten Zerg nie wiedział, że pozabijał wszystkie probki swojego przeciwnika. Czy nie wiem, nie zauważył, że tam już nic nie biegało i nie zbierało tych minerałów? Naprawdę, naprawdę tego nie rozumiem. Zupełnie naprawdę tego nie rozumiem. Dobra, to na koniec tej części zdalnie sterowanego śmierdziela mój świeżutki meczyk. Tym razem na mapie Whirlwind i moim przeciwnikiem będzie Terran, czyli będziemy mieli PVT i Griffo brzmi jego imię. Panie i panowie, zapraszam do meczu i jako, że to już jest z nowej wersji StarCrafta, to mogę zrobić tak. I jeszcze bardziej majestatyczne walki wam pokazywać, kiedy będę dropował jednostki warprismami do bazy przeciwnika. Dokładnie tak. Dobra, szukamy naszego przeciwnika. Oczywiście znajdziemy go na samym końcu. Oczywiście brakuje tutaj jakichś stringów, ale tak to jest w nowych wersjach. Czasami coś się nie zgadza. Build order standardowy. Drugi asymilator, bo będzie mi potrzeba trochę gazu. I jak na razie wszystko zgodnie z planem. Miałem ochotę gdzieś wyjść i przeatakować z jednej bazy przeciwnika, no ale nie mogę tego zrobić. Zasada w tym zdalnie sterowanym śmierdzielu zabrania mi tego typu akcji. Pierwsze co wybudowałem to był obserwer, bo byłem bardzo ciekaw co robi mój przeciwnik. Teraz już wiem co robi mój przeciwnik. Mój przeciwnik... gra specyficznie. Ale tym lepiej dla mnie. Mamy już 4 jednostki, 5 jednostek nawet. Warprism. Pierwszy w drodze, tu jeszcze probek, który coś tam będzie być może kombinował już za jakiś czas, a być może nie. I dobrze. Będziemy mieli pierwszego dropa. Są medivaki, są marinesy, są miny, co gorsza dla mnie. Ale ja mam obserwery, jak widzicie, wbudowałem je na samym początku, więc zdecydowanie będą pomagały w walce z minami. I teraz zobaczycie wykonanie dropu Protosa na poziomie po prostu Diamond. Mam nadzieję, szczerze mówiąc nie do końca pamiętam jak to wyglądało, mam nadzieję, że tego nie skopię doszczętnie. Dobra, i mamy pierwszego Warprisma, który wlatuje z tej strony. Tu jest i wieżyczka i mina, ale mam szczerą nadzieję, że nie zniszczy się ten Warprism, bo gdyby teraz mina odpaliła, to byłoby bardzo dobrze. Mina nie odpaliła, jest Stalker zrzucony, jest drugi Stalker, trzeci i Sentry. I teraz tak. Terran musi się ruszyć, musi wziąć całą swoją armię i to jest dla mnie znak, że powinienem... O, tutaj tracę tego Stalkera, że powinienem zrzucić swoje jednostki tutaj. I właśnie to robię, cała armia jest w złym miejscu, oprócz tych dwóch Marinesów i Marudera, które są na rally pointie po prostu ustawione, ale jako, że mój przeciwnik majkruje jak nikt inny, to oczywiście skończy się to tak, a nie inaczej. Warprism ocalał, w tym momencie Stalkery będą zniszczone przez te Marinesy i Marudera. Będą zniszczone przez te Marines i Marudera. What the
fudge are you doing? Aha, gonił chyba Warp Prisma, to bardzo późno go gonił. I mamy tutaj już całkiem sporo jednostek, które zniszczyły całkiem sporo SCV. 20 SCV w tej chwili już jest zabitych tymi dwoma dropami. I znowu wpada Warp Prism. Warpuje zaloty. O, te dwa marudery sporo będą mi zadawały obrażeń, ale spoko. Nic straconego. Te stalkery chyba zostaną zabite, to jest za dużo marinesów i aż jeden maruder, ale te zeloty z kolei dadzą sobie radę z tymi maruderami. No, troszkę słabo zarządza Gryfo swoimi jednostkami rally, ponieważ był źle ustawiony. Ten zostanie ewakuowany, nawet ten War Prism. Bardzo dobrze, bardzo fajnie, że on się tak szybko teraz porusza po nowym patchu którymś tam. I znowu zrzucone jednostki. Jeden zelot padnie natychmiast od tej miny, ale spoko. Mogę sobie na to pozwolić. Ja już, zauważcie, jestem na dwóch bazach i mam 41 probek przeciwko 18 SCV mojego przeciwnika. Teraz mógłbym trochę przemajkrować i te stalkery uratować, albo te zeloty uratować, albo cokolwiek uratować, ale nie robię tego, bo cały czas tutaj dropuję raz w jedno miejsce, raz w drugie miejsce. Terran się zdecydowanie gubi. Wrzucił wszystkie swoje jednostki do bunkra. Okej, trudno, ja niszczę kolejne stefaki. W tej chwili już 28 stefaków zabitych. I wreszcie padł ten Warp Prism tutaj, więc teraz już mogę dropować tylko z jednego miejsca, ale mój przeciwnik ma income 146 SCV. Więc możemy sobie przeczytać coś na temat tego, co koleś myśli o mnie. Jeszcze zauważcie, jak szybko pisze. Joke. Minęło 10-15 sekund i jakieś 30 zdań. 30 znaków. Spoko. All I get is cheesing faggots online. No dobra. Bywa. Swoją drogą, tak się zastanawiam poważnie, czy drop w 7 minucie, 8 minucie, 9 minucie to jeszcze jest cheese? Szczerze mówiąc? Nie wydaje mi się. W takim razie Terranie cheezują cały czas. No nie, w sumie robią to z minami i helbatami. Okej, dobra, nie wnikajmy już w to w każdym razie. Tak czy inaczej, dropy okazały się całkiem skuteczne. Uff, i to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą część zdalnie sterowanego śmierdziela numer 3. Przypominam o tym, żebyście wysyłali swoje powtórki do kolejnej edycji zdalnie sterowanego śmierdziela. Co trzeba zrobić, jest napisane gdzieś w opisie filmu na YouTube. No i cóż, do następnego kasta!